Dobra, dojeżdżamy do Construction Site. Moi drodzy, Construction Site znajduje się w tym miejscu, dosyć blisko Power Station, gdzie był świętej pamięci Vin. No i teraz idziemy sobie do góry schodami. Drzwi się nam otwierają, nic tutaj nie mamy szczególnego? Nie, nie mamy. Cor, what's going on? I'm sure you know. Deep down in your darkest nightmares. We've met before, remember? Everything's going exactly as planned. Jack! It's the Metalhead Leader! Now you see! Without the shield wall disrupting my powers inside the city, I am my full potential now. So for the last time, give me the Precursor Stone! The city must die, and we all die! I will find that stone if I have to crush this city one brick at a time! You are the supreme weapon, Jack. And I made you. Still, any leader worth his salt always has his backup plan. Remember, the first rule in making a bomb is to always make two. No, okay, I'm going in. Man, what a mess of junk in here. All jumbled coils and switches. Can I unhook the blue wire? Wait a minute, are Otzel's colorblind? Let me just break a few more things and see if anything pops loose. Boom! Gotcha! Like candy from a baby. Chyba nie będzie już żadnego komunikatu, tak myślę. O, Precursor Stone. Bierzemy go. No to cóż. Moje słowa się potwierdziły. Metalcore jest... Metalcore. Pff. Dobra, już zaspoilerowane. 300 Precursor Orbów. To jest dopiero coś pięknego. Tak więc Core jest przywódcą Metalheadów. Myślę, że nikogo to nie zdziwiło w sumie po tym, jak Core nas zdradził. Powinienem w sumie o tym teraz dopiero powiedzieć i byłoby takie... O kurde, cóż za efekt zaskoczenia. No ale no nie tym razem. No i mamy tutaj martwego barona Praxisa, ponieważ on już, no, nie żyje. Zginął, co mogliśmy zresztą zaobserwować. Swoją drogą fajnie wygląda Construction Site. I tak, może to i będzie spoiler, ale mimo co nadmienię, Construction Site również odwiedzamy w grze pod nazwą Daxter. Tylko z tą różnicą, że w Daxterze zupełnie inaczej Construction Site wygląda. Ale dobra, co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? No i... Metalcore zginął, oczywiście okazało się... Znaczy, pff, kuźwa, co? Baron Praxis zginął. Core oczywiście się przemienił w swoją naturalną przemianę, czyli Metalcore. Bo jest przywódcą Metalheadów. Baron oczywiście podkreślił swoją, przed swoim, swoją śmiercią podkreślił pewne słowa, mianowicie, że kiedy jedna bomba nie wystarczy, to trzeba mieć plan B i dodatkową bombę, tak więc, no cóż, Baron Praxis się, że tak powiem, przygotował na najgorsze, jakkolwiek to brzmi. No i co? I teraz musimy lecieć do gniazda Metalheadów. Zaczynamy wielki finał. No cóż, tutaj oczywiście Thorn oraz Ashley się do nas odezwali i mówią, że mamy mało czasu, żeby jakby... Musimy po prostu w dużym skrócie pokonać Metalcora i uratować naszych przyjaciół, dlatego że są oni w niebezpieczeństwie. I Ashley i Thorn w zasadzie wytłumaczyli to, że mamy bardzo mało czasu, więc musimy się streszczać.
Dlatego lecimy czym prędzej. No i musimy oczywiście jeszcze Precursor Stone ogarnąć. Cóż, powiem wam szczerze, że to miejsce nie wiem czemu przypomina mi jakąś planetę z Ratcheta i Clanka. Kurde, Jack wyleciał już w takie standardy, że już się serio crossuje tak mocno z Ratchetem i Clankiem, że to jest szok. Tutaj wam radzę uważać na metalheady, dlatego że tutaj są różne rodzaje metalheadów, jak widzicie zresztą. Mamy ogromne, dosłownie olbrzymy. Okej, tu musimy to ogarnąć. Uwaga, uwaga, uwaga. A, skaldżemy i tak se weźmiemy, bo czemu by nie? Ale powiem wam szczerze, czuć, że to już jest wielki finał, nie? Tej gierki. Czuć chociażby po samym jakby nastawieniu, że jakby... Nastawienie w tej gierce i w tym akcie po prostu jest dosyć... dynamiczne, mogę powiedzieć. A można byłoby stwierdzić, że kurde, ten akt się strasznie wolno rozkręca, a okazuje się, że jednak nie do końca. W ogóle fajne to jest miejscówka, szkoda, że ją tylko raz zwiedzamy, tak szczerze. Ja bym mógł, kurde, tutaj nawet całkiem pokaźny poziom lub jakąś całkiem pokaźnie fajną misję zrobić. Why not? I tak, wiem, że w tej lokacji są bodajże 4 Precursor Orby, ale szczerze nie będę się już tym zajmował, bo już i tak zebrałem tą większość, dzięki której mam już i tak trofkę. I see your point. Come on, Jack. This place is worth fighting for. We'll hold out as long as we can. Farewell. Precursor Stone, gun, nest. Light her up, Padre! I eat this. That ought to wake him up. Let's go take care of business. What? You mean go in there? I'm right behind you. Dobra, tego się trochę nie spodziewałem, w sensie... Tak wiem, to jest reakcja jakbym grał w tę grę pierwszy raz, ale nie, spokojnie. Wiem o co chodzi, po prostu trochę dziwi mnie reakcja Jacka w tym wypadku, bo... Jemu już kompletnie odbiło od tej wojny, nie? I to widać w sumie, że kurde... Zbyt sadystycznie tutaj się w niektórych kwestiach wypowiada, przynajmniej moim zdaniem. No ale cóż, lecimy, lecimy, nie śpimy, jak to mawiają. Trzeba sprzątnąć tutaj gniazdo metalheadów i metalcora raz na zawsze. Żeby miasto było po prostu spokojne i żebyśmy wszyscy mogli żyć normalnie jak cywilizowani ludzie. O Jezu, o ja, metal mamut, kurde, tutaj chodzi. Nie, to nie jest żaden Rhino Roller. Nie porównujmy tutaj tego, Titansów do Jacka, bo to zupełnie inne dwie gry. To są po prostu metal mamuty, metal, kurde, stworzenia. Metal wszystko, kurde. O Jezus Maria, nie widziałem tutaj tego Echo. Swoją drogą, jestem ciekaw, czy metalheady piją Dark Echo. Bo to tak przechodzą obok tego niby obojętnie, kurde. Nie wiem, dziwi mnie to trochę. Czy mi się w ogóle wydaje, czy metalheady nie zadają mi jakoś super dużo HP? Bo mi się wydawało, że oni co najmniej mi będą dwa paski zdrowia kosić. A wygląda na to, że nie tym razem. Uwaga, uwaga. Może lepiej tutaj jetboardem pojedźmy? Na wszelki wypadek. Dobra. Uchroniliśmy się!
Dobra. Mamy HP. Gincie, przepadnijcie, w gówno wpadnijcie. O Jezu, 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 nie, 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 nie. Uciekamy, uciekamy. Chyba tędy jadę, dobrze. Nie, tutaj się cofałem. Kurde, drogi mi się popieprzyły. I to jest właśnie taki sam mam problem. Znaczy, taki sam miałem problem, jak grałem za dzieciaka. Serio. Tak łatwo mogło mi się tutaj wam drogi popierniczyć, że to jest przegięcie pały, nie? No, a dobra. Wezmę tego Precursor Orba, czemu by nie? Ja po prostu nie mogę przechodzić obok niego obojętnie. Nie mam takiego daru. I tak uspokoję wasze prośby, wasze pytania, błagania, whatever, nazywajmy sobie to jak chcemy. Tak, w Jacku 3 też będę wam pokazywał Precursor Orb Glitch. Glitch. Dobra, jesteśmy, powiedzmy, na dobrej drodze. Teraz uwaga na metal mamuta, dokładnie tak, tędy trzeba przejechać. A ja się tak zafiksowałem, że to jest szok, nie? Nie, 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 tędy nie, tam przepaść jest, widziałem. Nie oszukacie mnie. Dobra. Tak, jesteśmy. To jest tutaj. Gniazdo Metalheadów. Czas na cutscenkę. A w sumie zaraz ona będzie, bo najpierw musimy wyminąć Metalheady. Szybko, 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 szybko. Go, go, go. Gargo fest, gargo fest. Finally, you've decided to join us. And you brought the Precursor Stone. Good. The boy will now play his final part. Not this time. But this child is such a part of this, such a part of you. Don't you recognize him? The boy is you, Jack. And this place, this is where you began, in the future. But how? You were hidden in the past on the hope that you would gain the skills to face me today. But Onan was wrong. Now that you've been altered with Dark Eco, the stone will never open for you. Your younger self, however, still has the pure gift. He alone can awaken the stone and the precursor entity which sleeps inside. This stone is a precursor? The last precursor egg. Ma was clever. He covered his tracks well through time, hiding his last egg from me and building the shield and city to defend it. It has been a long siege, but today I will finally feed on the last precursor life force. I think you're forgetting one little thing, Metalomaniac. We've got the precursor stone. Not for long. No to zaczynamy konfrontację, kurde, z Metalcorem. O, i mamy przy okazji tutaj trofkę, oczywiście, że tak. Okej.
Kurde, użyłbym z chęcią Dark Jacka, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. W każdym razie mam nadzieję, że wam muzyka się z tej walki podoba, bo ja osobiście mam mega nostalgię do tej muzyki. Jest to teraz kompletny soundtrack walki z Baronem Praxisem. To jest moja ulubiona muzyka, kurde, z całej gierki, co nie? No i teraz, jak widzicie, Kor będzie nam tutaj wysyłał różne wariacje metalheadów. No, i teraz będzie nas atakował już, bo... No, bo pierwsze jakby dwa paski polegają na tym, że musimy go, wiecie, tak mocno dosyć znokautować. Peacemakerem coś tam zrobiliśmy, ale gówno w sumie. Wow! Uwaga! Jak on w dupę dostaje. What the fuck? Tylko dwa paski zdrowia mi zabrał, to nie jest dużo. Pamiętam, jak ja z kuzynem żeśmy, kurde, lamili tutaj ostro, nie? Kurde, no w co to fajny sposób przejść? Ale dobra, może przejdę do wytłumaczenia, o co chodziło w tamtej cutscence. Więc okazuje się, że to dziecko to jest Jack. Młody Jack. I wszystko teraz, że tak powiem, układa się w logiczną całość. Otóż myślicie, że skąd Onin znała Jacka lub skąd wiedziała, że Jack kiedyś tam u niej był? Tak. Jack, którym teraz obecnie gramy, on w czasach swojej młodości służył tutaj w Haven City i później został jakby wysłany, nie, do przeszłości, żeby nauczyć się różnych technik, by tego dnia właśnie stoczyć walkę z Metalcorem, czyli między innymi to, co teraz się dzieje.